Dzień dobry. Witam wszystkich widzów kanału sportowego, mojego i Zero oraz przypadkowych YouTube'owych przechodniów. Jeżeli spodoba Wam się to, co przygotowałem, zachęcam do zostania ze mną na dłużej. Dzisiejszy odcinek jest efektem ponad trzech tygodni pracy trzech osób. Oczywiście nie w każdym przypadku na pełen etat, ale ja od niemal miesiąca każdy dzień spędzam z panem Stanowskim. Jem obiad z Mazurkiem. Zasypiam z Najmanem, trenuje z kapelą, śnie o Natalii Janoszek i Budze się z Mają Staśko. Postaram się tym filmem odpowiedzieć Wam na pytanie, co zdecydowało o tym, że to właśnie pan Krzysztof Stanowski okazał się największą gwiazdą kanału sportowego i jak to się stało, że jego sukces przerósł cały projekt. Pełny tytuł tego filmu brzmi. Krzysztof Stanowski. Historia sukcesu, czyli dziennikarstwo w XXI wieku. Ponieważ żeby zrozumieć w pełni historię, która rozgrała się przez ostatnie 4 lata, musimy dowiedzieć się czegoś o sytuacji medialnej w Polsce, a nawet liznąć wielkiego świata. Dowiemy się, jak naprawdę wygląda dziś zawód dziennikarza i jakim cudem przez 10 lat nikt nie zorientował się, że Natalia Januszek wymyśliła swoją karierę. Poznamy w tym celu historię Tomka, pracownika jednego z najpopularniejszych portali informacyjnych w Polsce, przepraszam, w sali informacyjnych, po prostu najpopularniejszych portali w Polsce, który po jednym z moich odcinków zgłosił się, by zostać whistleblowerem i opisał mi dokładnie, jak wyglądają jego obowiązki. Jeżeli oglądają mnie jacyś kandydaci na studia dziennikarskie, no to przygotujcie się na gorzką czerwoną pigułkę, ponieważ. Rzeczywistość może okazać się trochę inna, niż wyobrażaliście sobie zawód pióra. W mojej opinii, to jest ostatni moment na taki materiał. Prawdę mówiąc, chciałem ten odcinek wypuścić w środę, ale stwierdziłem, że wolę się spóźnić, ale zrobić go najlepiej jak potrafię. Już teraz ilość treści z panem Krzysztofem dostępnych na YouTubie jest tak wielka, że dokładne obejrzenie ich i przeanalizowanie przekracza możliwości czasowe niejednej redakcji. A po starcie jego najnowszego projektu może okazać się to zwyczajnie niewykonalne. Ten film pozwoli wam nie tylko zrozumieć zabiegi, które stosował, a może cały czas stosuje, redaktor Stanowski, ale być też bardziej świadomym i uważnym widzem kanału Zero oraz sprawdzić, czy faktycznie będzie nową jakością na polskim YouTubie. Czy po prostu starą śpiewką? Jasne jest, że motorem sukcesu tego projektu będzie pan Krzysztof Stanowski. Natomiast to, że stał się gwiazdą kanału sportowego, dla wielu było sporym zaskoczeniem. I czas wyjaśnić Wam, jak do tego doszło. Ostatnia rzecz, zanim zaczniemy. Zauważyłem, że wszystkie ruchy pana Stanowskiego, jak i wiadomości na temat youtuberów, coraz częściej trafiają na portale plotkarskie. I z oczywistych względów może tam również pojawić się ten film. Osiem lat temu otarłem się o ten świat i nigdy nie chcę tam wracać, żeby martwić się i zastanawiać, czy ktoś nie robi mi zdjęcia z ukrycia, gdy siedzę z kolegami w restauracji czy w barze. Dlatego, jeżeli jesteś czytelnikiem albo czytelniczką pudelka, plotka, jastrząb pos, kozaczka lub innego plotkarskiego pomiotu, to musisz wiedzieć, że zostały one stworzone tak, by generować w tobie negatywne emocje, poczucie wyższości i pogardy dla drugiego człowieka. Żerują na najniższych instynktach, wulgaryzują treść, spłaszczają ją do dezinformacji i półpraw, robią hamski clickbait, kradną twój czas, a w zamian zostawiają frustrację. Nie trać na to życia. Nie wiem czy to zadziała, ale wiecie, mam nadzieję, że przynajmniej przez to Część redaktorów zastanowić się, czy na pewno chcą komentować ten film. A nawet jeżeli się na to zdecydują, to przynajmniej jest tam część prawdy. Chciałbym tu dodać coś, co pewnie dla wielu wyda się oczywiste w toku oglądania odcinka, ale nigdzie nie pada wprost. Ten film dotyczy głównie, choć nie wyłącznie, dziennikarskiego zera. Uważam, że to jest najbardziej charakterystyczny i osobisty format pana Stanowskiego i to on zadecydował o jego sukcesie. Hejt Parki. Mimo nazwy, w lwiej części były dość standardowymi wywiadami z dobrym jakby wyczuciem gościa i chwili. Natomiast popularność serii Stanowski and Mazurek jest następstwem sukcesów wyżej wymienionych. Ale to też zaproszenie do wspólnej dyskusji z Wami na temat roli mediów w naszym życiu. Dlatego proszę Was teraz o napisanie komentarza przed oglądaniem, bo to będzie długi film i zapomnijcie. Stop i jeżeli jesteś widzem pana Krzysztofa Stanowskiego, napisz. Jestem i 1. Czego najczęściej dowiadujesz się z jego filmów? 2. Dlaczego lubisz go oglądać? Jeżeli nie jesteś widzem, napisz nie i co najczęściej oglądasz na YouTubie? Jakie emocje to w tobie wywołuje? Zaczynajmy. Kanał Sportowy startuje 4 grudnia 2019 roku w znanym wszystkim czteroosobowym składzie. Krzysztof Stanowski nie jest z pewnością najbardziej rozpoznawalną twarzą projektu. O czym może świadczyć jego drugi, od końca, wynik liczby obserwatorów na Twitterze w momencie startu? Start budzi wiele emocji, ale głównie w środowisku sportowym. Pierwsze 50 tysięcy subskrypcji panowie zdobywają w kilka dni jeszcze przed pierwszym odcinkiem, co może wydawać się zaskakująco dobrym wynikiem, ale jak na standardy kanałów otwieranych przez youtuberów. Nie jest niczym wyjątkowym. Twarz rozpoznawalna w starych mediach może pomóc, ale nie gwarantuje sukcesu w internecie, co pokazał przykład Szymona Majewskiego czy Tomasza Kamela. Nawet jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce, Cezary Pazura, choć publikuje od 8 lat i wbił już ponad 800 tysięcy subskrypcji, wciąż ma olbrzymie wahania wyświetleń. Ponieważ tak jak początkowo naszym bohaterom, brakuje mu stałego, Powtarzalnego formatu. Tym, co od początku wyróżnia kanał sportowy, jest regularna i gęsta publikacja odcinków, co pozwala im nadgonić dystans w stosunku do portali publikujących wyniki meczów niemal w czasie rzeczywistym. Pierwszym poważnym sukcesem formatowym okazuje się oczywiście Hate Park, w którego premierem odcinku pan Krzysztof Stanowski rozmawia z Mateuszem Borkiem. I mówię Mateuszem, ponieważ Poznaliśmy się i przeszliśmy na ty. Panowie kują żelazo i w marcu publikują kolejne 8 odcinków. Ale prawdziwym przełomem, który zbudował szeroką świadomość ich marki, jak i osoby Krzysztofa Stanowskiego w polskim internecie, okazuje się drama z Marcinem Najmanem. Jej kulminacją jest Hate Park, wyemitowany 2 kwietnia 2022 roku. Do dziś pozostający najpopularniejszym filmem na kanale. Ale saga Najmana dopiero się rozpoczęła. Wycinki z tego wiekopłonnego wywiadu Stanowski! Stanowski! Będą towarzyszyć naszemu dzisiejszemu bohaterowi, przez lata tworząc memy i przerywniki łatwo rozpoznawalne dla stałych widzów. Obelga, dziennikarskie Zero zostanie przez pana Stanowskiego celowo wyniesiona na sztandary i przetrwa nawet rozpad kanału sportowego. Finalnie w skróconej formie stając się logo nowego projektu. Nie wyprzedzajmy jednak historii. W ciągu następnych miesięcy kanał sportowy publikuje dziesiątki hate parków, ale ich oglądalność waha się jak Boksel na myśl o fariografię. Panowie wciąż szukają złotego klucza. Doboru gości. Warto zwrócić uwagę na trzy hate parki z tego okresu, w których widać przedsmak formuły późniejszego sukcesu naszego dzisiejszego bohatera. Naturalnie hate park numer 27 z panem Robertem Mazurkiem, który jak na rozmowę dwóch dziennikarzy, w tym jednego radiowego, ogląda się nadzwyczaj dobrze. Część widzów w komentarzach ma jeszcze pretensje z powodu Ewidentnie niesportowego charakteru gościa, choć w większości wynagradza to doskonała chemia przyszłych partnerów. Hitem okazuje się też Hate Park nr 46 z panem Stanisławem Żółtkiem, ale o powodach jego sukcesu porozmawiamy później. Trzeci Hate Park, zasługujący na naszą uwagę, opublikowano 25 czerwca 2020 roku. Tomasz Smokowski rozmawia w nim z panem Krzysztofem Stanowskim, ale. Początkowo w tym odcinku zamiast Smoka miał wystąpić niejaki Artix Football, użytkownik, któremu pan Stanowski rzuca wyzwanie poprowadzenia programu za 1000 zł, ponieważ tamten na czacie nazwał go pseudodziennikarzem i powiedział, że za 3000 zł miesięcznie poprowadzi lepiej każdy hate park. Artix z pewnością nie spodziewał się, że otrzyma poważną propozycję, ale już niedługo, jak wszyscy fani kanału sportowego, mógł zobaczyć ją na YouTubie, Facebooku i Twitterze. Jak wiemy, finalnie się nie pojawił. Ale ta akcja z pewnością miała wpływ na oglądalność odcinka. W studiu kanału sportowego zasiadają już kolejno aktorzy, osobowości telewizyjne czy kontrowersyjny reżyser. Ale wyświetlenia choć dobre są bardzo nieregularne i rzadko przekraczają milion wyświetleń. I pamiętajcie, że mówimy z perspektywy czasu, jakby w tamtym momencie te liczby na pewno były dużo niższe. Wywiad jest o tyle kłopotliwym formatem, że bardzo dużo zależy od gościa, który może mieć zły dzień lub zwyczajnie okazać się nudny. Dlatego ciężko tu o powtarzalność wyników i wtedy Wtedy dzieje się coś niespodziewanego. Odcinek numer 89, opublikowany 6 października 2020 roku, w którym Tomasz Smokowski rozmawia z dziennikarką panią Małgorzatą Domagalik. Przebija wynikiem rozmowy z takimi nazwiskami jak Heiser, Vega, Pazura czy Makłowicz. Co kryje się za tą niespodziewaną popularnością? No przepraszam pani Małgorzato, to jest książka pani. Urojeniach. To jest książka o pani obsesji. To jest. Hmm, to jest książka naprawdę, e, nad którą ktoś powinien się pochylić i zastanowić się, w jakim stanie psychicznym się pani aktualnie znajduje. Może to książkę należało napisać kiedy indziej, kiedy będzie lepiej. Bo to jest książka o tym, co pani ma w głowie i ten obraz jest trochę taki. Przerażający. Zanim pani Domagalik osobiście znalazła się w studiu kanału sportowego, w ręce pana Krzysztofa wpadła jej książka o byłym już selekcjonerze reprezentacji Polski, Jerzym Brzęczku. I jak się już domyślacie... Nie spotkała się z pozytywną recenzją. Dla podgrzania atmosfery, redaktor Stanowski dzwoni w dodatku do Hate parku i ucina sobie z autorką prawie 20-minutową dyskusję, która wycięta z odcinka sama wykręca ponad 300 tysięcy wyświetleń. Fatalna biografia zostaje później omówiona w czterech filmach, w sumie trwających 2,5 godziny, i tym samym pani Domagalik staje się kolejnym ponajmaniem. Powracającym motywem na kanale. Do tego stopnia, że w przypływie syndromu sztokholmskiego po roku zaczyna z nim stałą współpracę przy formacie niech gadają. A jakże? W tym miejscu dla chętnych i dla tych, którym spodobała się recenzja pana Stanowskiego, polecam All Time Classic, recenzję książki gamera Kaiko nagraną wiele lat temu przez Adbastera. Wciąż złoty materiał. Marek, pozdrawiam. Po wyssaniu wszystkich bzdur z książki o brzęczku, pan Stanowski na celownik bierze biografię Tomasza Hajto, piłkarza znanego m.in. z tego, że grał w piłkę. Hajto stanie się kolejnym bohaterem rekurencyjnym na kanale sportowym, ale już po 10 dniach od recenzji jego książki, o zostaje pierwsze Dziennikarskie Zero, format, który zdominuje YouTube na kolejne lata. Cytując opis. Bohaterami pierwszego odcinka są m.in. Marcin Najman, Edyta Górniak oraz Iwan Komarenko. Zatem mamy powrót naszego ulubieńca i debiut polskiej diwy, która otwiera tym samym własną sagę na kanale. Oraz mnóstwo ironii. Autoironii, bezlitosnej i bezpośredniej szydery z bzdur, które wygadują celebryci. Pierwszy odcinek, mimo że jest zaledwie 15-minutowym umówieniem bliżej niezwiązanych ze sobą wypowiedzi i wydarzeń z życia publicznego, osiąga wynik porównywalny z wywiadem z Robertem Mokowiczem. I to bez użycia pana Roberta. Po tym sukcesie pan Krzysztof wykazuje się dobrą intuicją, a może już świadomą strategią. Nie nadużywa formatu. 30 odcinek Hate Parku wyemitowano dokładnie po dwóch miesiącach i 18 dniach od pierwszego, natomiast 30 odcinek Dziennikarskiego Zera po roku i 8 dniach. Ludzie chcą i czekają na kolejne odcinki, a pan Stanowski wydaje je w myśl słynnego cytatu Enzo Ferrari, który powiedział, że jego firma zawsze ma produkować jeden samochód mniej niż żąda rynek. Najistotniejszymi wydarzeniami następnych miesięcy są według mnie siódme dziennikarskie zero, w którym po raz pierwszy pojawia się Maja Staszko, wtedy jeszcze przez prowadzącego nazywana Panią mają Staszko, hate park numer 147 z cichym harakiri Krzysztofa Gonciarza oraz hate park numer 158 z widowiskowym sepuku Jasia Kapeli. Naturalnie wrócimy jeszcze do tych wydarzeń, ale kończąc wątek formatowy, musimy wspomnieć jeszcze o drugim hate parku z panem Mazurgiem, numer 184, który. Po niecałych trzech miesiącach, 15 września 2021 roku, pączkuje w pierwszy odcinek kolejnego hitowego formatu Mazurek and Stanowski. Tym sposobem znajdujemy się mniej więcej w połowie wspólnej przygody czterech sportowych muszkieterów, którzy finalnie okazują się znacznie mniej zgraną drużyną niż przepuszczano. I możemy podsumować sobie kwestie formatowe. Pan Stanowski ma cztery stanowisko, czyli felieton sportowy, Dziennikarskie Zero, format komediowy, komentarze życia publicznego, Mazurek End Stanowski, to jest taki dialog polityczno-komediowy, oraz współprowadzi hit parki, i to zwykle te z najlepszą oglądalnością. Każdy z jego formatów ma swoją nazwę, czołówkę, jingle, temat przewodni, tempo, czasami nawet dedykowane elementy scenografii i naturalnie stały styl prowadzącego, który szczegółowo omówimy dalej. Oczywiście, jego redakcyjni koledzy również posiadają swoje formaty, no ale pan Stanowski wydaje się znacznie bieglejszy w szalonym świecie internetu i nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że pozostałe formaty jakby nie są aż tak rozpoznawalne i nie wykręcają nawet zbliżonych liczb. To też dobry moment na wynotowanie elementów składających się na sukces odcinka, który już poznaliśmy: mięso, dosadny i uszczypliwy język, drama, czyli wydarzenia wokół odcinka, które podbijają jego wewnętrzne emocje. Partner, czyli osoba współprowadząca, szybka reakcja, odcinek na aktualny temat, interakcja z widzami światem, czyli namacalny wpływ na świat offline, wspomniane wyzwanie rzucone Artixowi, wizyta w Wieluniu, czy zbiórka charytatywna, obecność Sagi, czyli stałego bohatera kanału, i na koniec długa forma. Oczywiście nie wszystkie odcinki zawierają każdy z tych elementów, ale im jest większa ich liczba, tym szansa na sukces też rośnie. Dodatkowo w filmach pojawiają się goście cele i pikniki. Goście to ludzie, którzy otrzymują głos, najczęściej w hate parku. Okazyjnie ktoś, komu prowadzący pozwala się wdzwonić i wypowiedzieć swobodnie. Sportowcy, duzi youtuberzy, jak Wardęga, Nitro, Paris Platynow, eksperci, Dragan, Rożek, Bartosik, politycy, Mencen, Korwin, Żółtek i tak Cele to ludzie, o których się mówi... I to naturalnie najczęściej źle, a z ich wypowiedzi przytaczane są najmniej korzystne fragmenty: aktywiści Staszko, Ugonów Zagórska, celebryci Kurdej Szatan, Perea Górniak oraz ulubione grupy zawodowe, czyli celebryci, aktorzy lub dziennikarze. Pikniki to ludzie, którzy mówią na swoją niekorzyść, Teoretyczni goście, którzy z powodu własnych niekompetencji retorycznych lub gniewu prowadzącego sprowadzają na siebie niechęć publiki. Najman, Gonciarz, Kapela, Marianna Schreiber, Fabiański, pierwszy występ. Gdyby spojrzeć na wykres przedstawiający amplitudę wyświetleń odcinków na kanale sportowym, wyglądałby on mniej więcej jak typa, który wrzucił pigułę na pusty żołądek 20 minut przed trzęsieniem ziemi. Coraz jaśniejsza staje się, że filmy niezwiązane ze sportem oglądają się na kanale sportowym równie dobrze, a nawet czasami dużo lepiej niż te, które go dotyczą. Tylko dlaczego? Ponieważ panowie nie doszacowali swojego celu, z pamięci rzucili sieci na nieznanych wodach, a po chwili uradowani zaczęli łapczywie wyciągać na pokład tłuściutkie makrele. Tylko jeden marynarz, zaniepokojony niecodziennym odcieniem oceanu, wspiął się na maszt, by z góry spojrzeć na pokład ogarnięty poruszeniem. Wtedy go zobaczył. Olbrzymi kształt, zawieszony raptem parę metrów pod ich kutrem, wyłaniał się z odmętów kołysząc w blasku księżyca. Największy wieloryb, jaki go kiedykolwiek spotkał. Wiedział już, że musi go schwytać i że potrzebna mu większa łódź. Najpierw ciekawostka na temat algorytmu od kogoś, kto działa na tym rynku od wielu lat i miał już kanały różnej wielkości. Pamiętajcie przy tym, że wszystko co wiemy na temat algorytmu YouTube'a to są mgliste legendy i strzępy informacji fruwające między szczeblami hierarchii korporacyjnej Google'a. To jedna z ich największych tajemnic, od której zależą miliardy dolarów i strzegą jej jak arki przymierza. Kiedyś na konferencji w Paryżu miałem okazję w cztery oczy zadać jedno pytanie szefowi zespołu odpowiedzialnego za algorytm. I nie pamiętam dokładnie, jak brzmiało moje pytanie, ale jego odpowiedź pełna ulgi naprawdę nie wiemy, była tak szczera, i zrozumiałem wtedy, że mamy już do czynienia z czymś, co przekracza ramy ludzkiej percepcji. Jak pan Stanowski wspomina w swoim odcinku kończącym jego przygodę z kalałem sportowym, decyzja. Dorastała w nim od niemal roku przed jej finalnym podjęciem. I z pewnych względów, myślę, że to bardzo prawdopodobne. Wspomina też, że odczuwał frustrację związaną z nierównym wkładem w rozwój kanału w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia. Ale jest tu jeszcze jeden szczegół, którego mógł się domyślać, a który ja teraz potwierdzę: otóż, słabsze odcinki na kanale ciągną w dół lepsze mocniej niż dobre pchają w górę słabe. Widzicie, algorytm, i znów ciekawostka. W Google przestali używać tego słowa. Zawsze zwracają uwagę, żeby mówić publika, ponieważ algorytm jest przecież odzwierciedleniem woli publiki i nie ma co tak niepotrzebnie antropomorfizować tego czegoś. Zatem publika lubi konsekwencje, regularną publikację, ale również, jak wynika z naszych doświadczeń, relatywnie zbliżoną długość odcinków. Zupełnie jak ludzie, co nie? Ale dlaczego równa w dół? Ponieważ wszyscy znamy dno wyświetleń, naturalnie jest nim zero, nomen, nomen, ale nikt nie zna sufitu. I co parę lat kolejny film, najczęściej piosenka, przebija wynik poprzedniego mega hitu i robi to jeszcze szybciej. Co więcej, za niski wynik filmu odpowiedzialny jest tylko twórca, ale na wysoki wpływ mogą mieć już czynniki zewnętrzne, jak ruch z portali, telewizja, czasami nawet jak w przypadku naszego kraju, polityka. Gdy coś staje się memem, ludzie oglądają to i przesyłają sobie jak pojebani. Dlatego przyznawanie złotych płyt za wyświetlenia singli na YouTubie to jest naprawdę absurd, który jakby w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że słuchacz ma zerowy koszt od słuchu tego absurd. Oczywiście YouTube'owi zależy na wyświetleniach. Ale płaci też za X i nie chce hegemonii największych graczy. Dlatego od lat walczą z próbami zabetonowania sceny przez czołowych youtuberów czyli dobre filmy, zwyczajnie mogłyby za mocno ciągnąć w górę te słabsze. Dlatego publika rozważnie nagradza wirale. Jaki z tego wniosek? Dwa. Pierwszy. Czysto teoretycznie. Według mnie, gdyby na kanale sportowym były same formaty z pana stanowskiego i darował sobie stanowisko, to mógłby mieć jeszcze więcej wyświetleń, niż zrobił. Po drugie, kanał Zero stanie przed tym samym wyzwaniem chwiejnej amplitudy, które miał niedawno kanał sportowy. I zobaczymy, jak sobie z nim poradzi. Moi drodzy i moje drogie, mam tutaj naszą dzisiejszą niszę. A tę nagrodę chciałbym dedykować wszystkim, którzy od lat twierdzą, że YouTube jest już podzielony i zajęty. Tak może się wydawać, jeżeli masz w planach zakładać 18 kanał typu Freeze lub siódmą federację walk wręcz słabych, nisza, którą odkrył Pan Krzysztof Stanowski jest znacznie większa niż ta, w którą celował kanał sportowy, a ponadto wielowymiarowa. I żeby w nią dobrze wskoczyć, należy najpierw zrobić krok rozpędu. O ile Ile jeszcze się nie zorientowaliście, telewizja umiera. Ale uspokoi agonia, choć długa, nie skończy się happy endem. Media nie giną, tylko więc, no, utracąc odbiorców. Z YouTube'a korzystamy chęcznie około 25 milionów Polaków. Nawet o jest w 2022 żaden program w telewizji nie przekroczył nawet 4 milionów widzów. Oczywiście live streamy, którym de facto jest telewizja, liczy się inaczej i ciężko w ogóle porównywać telewizję do internetu. Przez wiele lat zastanawiałem się dlaczego, ale zrozumiałem, że powód jest bardzo prosty. Nikomu na tym szczególnie nie zależy. Telewizje chcą utrzymać prestiż i stawki, choć tak w Polsce są bardzo niskie. A Google dobrze żyć z koncernami, które powoli, ale nieubłaganie, wchłania. Teraz jesteśmy już gotowi i czas na ujawnienie niszy. Dorośli mężczyźni, 30 plus! Może to ja? Czyżby polski YouTube miał ograniczoną ofertę właśnie dla tej grupy docelowej? Czyżby dziennikarskie zero było pierwszym komentarzem dla dorosłych, którzy są na tyle starzy, by nie erać YouTuberami, więc nie będą oglądać Konopa czy Gimpera, ale na tyle młodzi, by. Nie oglądać już telewizji, wciąż pamiętając jednak jej fałszywy świat wymuskanych twarzy. No to wygląd! Na to wygląda i tak jak się to w morskim slangu mawia, jest to ryba haka głodna, ponieważ mężczyzna w szczytowym momencie wieku produkcyjnego ma statystycznie największą siłę nabywczą, czyli jest łakomym kąskiem dla reklamodawcy. Freeze można na swoich kanałach robić nawet 100 banik miesięcznie, ale po pierwsze jest mnóstwo kanałów, które docierają do tej samej grupy, a po drugie ich siła nabywcza jest ograniczona przez wysokość kieszonkowego. Natomiast dorosły facet uzbrojony w kartę kredytową to prawdziwa żyła złota dla dla reklamodawców. W dodatku, jak już ustaliliśmy, kanał sportowy nie miał tak dużej konkurencji. Żebyście mieli jasność, to nie znaczy, że w szczytowych momentach oglądali go wyłącznie tacy odbiorcy, ale większość kanałów, które nie są stricte dziesięce i tak będzie miał najaktywniejszą grupę gdzieś w wieku 16-22. Tak łatwo można zbudować masę, ale nie kasę, i sztuką jest balans. Pan Krzysztof Stanowski zaczął od trudniejszej, ale bardziej dochodowej grupy i z czasem zachęcił do siebie młodych, zapraszając youtuberów i tworząc specyficzny styl narracji, do którego dojdziemy. Po jego wypowiedziach w kontekście zarobków możemy wnioskować, że ze skromnej zatoki trafili niespodziewanie w Otwarte Morze, na którym byli jedyną kompetentną załogą. I to jest drugi aspekt niszy, o którym pan Stanowski wspominał w wywiadzie przygody przedsiębiorstwa. Moja kariera YouTube'owa raczej, moim zdaniem, pokazuje, że ten świat YouTube'a jest. No, ma, ma tam niską małą konkurencję, czy na, czy na niewielkim poziomie. Przy całym trąbieniu o profesjonalizacji YouTube'a faktycznie nikt poza Freezem nie zarządził tu jeszcze w takim korporacyjnym znaczeniu tego słowa. Wciąż jest to dość nieprzewidywalny rynek. Kanał sportowy sam celował w Bażanta, a trafił w tura, i może z mniej lukratywną grupą docelową nie byłoby aż tylu pieniędzy do podziału. Mam nadzieję, że rozumiecie już nazwiska, które pojawiły się u boku pana Krzysztofa w redakcji kanału. Podniosło się wiele głosów, że średnia wieku na grupie wynosi 45%. Plus, ale wydaje mi się, że kanał Zero w przeciwieństwie do kanału sportowego nie myśli niszą tematyczną, tylko chce uderzyć szeroko w dojrzałego faceta przy kasie. Mam też przeczucie, że pan Stanowski ma już za sobą wystarczającą rzeszę młodych ludzi, by nie martwić się o rozkręcenie nowego projektu. Zwróćcie uwagę, że kanał sportowy wbił milion subów w 4 lata, mimo że już w pierwszym roku niejednokrotnie przebijał milionowe progi wyświetleń. Kanał Zero, Pół miliona zrobił w niecałe trzy miesiące. Starsi widzowie nie mają tak silnego odruchu subowania, bo korzystają z YouTube'a, ale po prostu nie mają nawyków wkręcania się w stałe oglądanie kanałów. I widziałem kiedyś takie badanie wewnętrzne, które pokazywało liczbę subskrybentów w danych grupach wiekowych. Niestety go nie mam, ale musicie mi uwierzyć. I im człowiek młodszy, tym suba chętniej klika. Na tym etapie rozumiemy już. Jakie są okoliczności, jakie są elementy udanego odcinka na kanale sportowym. Mamy też świadomość, do kogo celujemy, ale czym? Gdzie jest harpun? Jaki temat trafi zarówno do starszych, jak i do młodszych facetów? I jakim cudem jest nim Natalia Janoszek? Kilka miesięcy temu opublikowałem odcinek pod tytułem Jak nie być naiwny i nie łykać internetowych śmieci, który w dużym skrócie opowiadał o tym, że dziś nie możemy wierzyć jedynie w słowa, które trafiają do nas z ekranów, ale musimy zwracać uwagę na kontekst i formę, w jakiej są podawane, ponieważ to tam może kryć się manipulacja. I polecam wam to zapamiętać. Parę dni później napisał do mnie Tomek. Dziennikarz, millennials, zatrudniony w jednej z największych polskich redakcji, dokładnie w portalu horyzontalnym, czyli takim, który posiada wiele serwisów podlegających jednej marce jednemu takiemu wiecie metaportalowi. Powiedział mi, jak wygląda jego praca, i próżno szukać tutaj scen ze Spotlight czy The French Dispatch Wes Andersona. Tomek pisze o motoryzacji. W jego redakcji są dwie zmiany: 7.15 i 14.22. Każda zmiana ma swojego wydawcę, który ma do zrealizowania cel, czyli liczbę unikalnych użytkowników na stronie, np. Na milion, 2 miliony. Wydawca wybiera linię redakcyjną na dany dzień, czyli taki temat, motyw przewodni, którym powinni sugerować się redaktorzy. Do obowiązków wydawcy należy też przeczytanie nadesłanych tekstów, Korekta stylistyczna, zasugerowanie zdjęcia głównego artykułu, czyli takiej miniaturki, oraz obsługa i publikacja artykułów w mediach społecznościowych. Mniej więcej co 40 minut. Tomek dziennie, Tomek jako redaktor, dziennie musi napisać. 8-10 tekstów newsowych, które będą rywalizować o wysokie miejsce na stronie głównej serwisu, lub Świętego Grala, czyli stronę główną portalu. Naturalnie, im wyższe miejsce, tym większa szansa na zrealizowanie celu, więcej wyświetleń, to jest chyba jasne. Do tego momentu można by jeszcze uznać, że to jest po prostu zwykła, dynamiczna redakcja. I z pewnością dziennikarze pracujący na przykład w gazetach codziennych również czują na sobie dużą presję i tempo. Ale tutaj wkrada się twist. Bo nie działamy przecież w papierze i nie musimy czekać na wyniki sprzedaży, by wiedzieć, jak poradził sobie numer. Poziom realizacji celu dziennego aktualizowany jest co godzinę. Czyli o ósmej wydawca wie już, jak radzą sobie teksty opublikowane w ostatnich 60 minutach. I widzi dwie liczby. Jedną z nich jest obecny stopień realizacji celu, np. Na 7%, natomiast drugą jest estymacja tego, z jakim wynikiem zakończy się dzień, jeżeli teksty będą radzić sobie tak jak dotychczas. Jeżeli rezultat jest czerwony, czyli poniżej 100%, należy interweniować. Tylko co można zmienić w opublikowanym już artykule? Jakby, skoro redaktor i tak pewnie zajmuje się już czymś innym, pisząc kolejny. Oczywiście opakowanie. Dlatego Tomek do każdego swojego tekstu dodaje cztery tytuły. Algorytm ocenia, który z nich kliknie się najlepiej, a jeżeli po godzinie tekst ma słaby CTR, czyli współczynnik klikalności, no to zawsze można dodać kolejny tytuł i kolejny można nową miniaturkę? O ile oczywiście masz czas. Czy jest tam miejsce na ambitniejsze treści? Jak najbardziej? Jeżeli masz pomysł, musisz go zgłosić, uzasadnić. Uzasadnić potencjał klikalności, a później kolegium zdecyduje, czy zostanie przyjęty, czy odrzucony. Jeżeli się uda, na taki ambitniejszy reportaż otrzymasz więcej czasu, na przykład parę godzin, których nie będziesz musiał poświęcać na klepanie newsów. No chyba, że stanie coś ważnego, wiecie? No tutaj dużo zależy od podejścia redaktora naczelnego i z tym bywa różnie, ponieważ przez 7 lat pracy tomka w serwisie było ich również 7, w tym jeden, który cisnął do tego stopnia, że naraz zwolniła się. Cała redakcja. Pozostaje jeszcze kwestia tego, co dzieje się, gdy cel nie zostanie zrealizowany. Naturalnie, niezrealizowana część przechodzi na zmianę kolejną, czyli czasami możesz zacząć dzień z wartością ujemną, albo mieć świadomość, że kończysz, zostawiając kolegom niemiłą niespodziankę. Oczywiście, wielkie portale mają swoje redakcje premium, piszące jakościowe teksty, czy reportaże z prawdziwego zdarzenia, które nie muszą sięgać po clickbait i powstają nawet w tydzień. Ale Tomek twierdzi, że na sześciu takich dziennikarzy... Przypada jakieś 160 wyrobników walczących o miejsce na stronie. Tak działa większość, jeżeli nie wszystkie popularne portale w naszym kraju. I mówię o tym, ponieważ z ust pana Krzysztofa padło wiele gorzkich słów na temat dziennikarzy i dziennikarstwa w ogóle. I to nie tylko w materiale o naszej gwieździe Bollywood. Ale wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś faktycznie ma czasami mniej niż godzinę na napisanie jakiegoś tekstu, no to on nie ma szans sprawdzić, jak wyglądała rola pani Janoszek w filmie Chicken Curry Low i zerknie tylko czy faktycznie była w napisach, a tak najprawdopodobniej to tylko wejdzie na film. Web. Potem, gdy okaże się, że tekst o Polce, która zagrała w Hollywood, się nie klika, to zmieni tytuł na Polkę, która osiągnęła sukces w Bollywood, a potem Polkę, która jest gwiazdą Bollywood. I teraz. Wystarczy tylko, żeby ta Polka dostarczała redakcjom kolejnych informacji, które będą zawierały ziarnko prawdy, albo które będzie po prostu trudno sprawdzić. I powstanie sprzężenie zwrotne, które napompuje jej karierę. Tylko dlaczego? Balonik przebił dopiero pan Stanowski. Jak donosi portal Wirtualne Media, w ciągu trzech miesięcy na temat pani Janoszek ukazało się 107 tysięcy publikacji. Cytując, analiza kontekstu dyskusji w social mediach pokazuje, że odbiorcy docenili głównie pracę Krzysztofa Stanowskiego nad materiałami o Natalii Janoszek. Z kolei ona oraz media stały się obiektem krytyki. W słowach kluczowych znajdziemy określenia takie jak polskie media, dobra robota, dziennikarska robota, praca dziennikarza, polski dziennikarz. Pan Stanowski twierdzi, że Natalia Janoszek zakpiła z czołowych polskich dziennikarzy, a jego materiał, tu znów cytuję, pokazuje nie historię jakiejś dziewczyny, tylko polskich mediów i weryfikacji informacji. Przeniesienie ciężaru z jednostkowego wybryku mitomanki na zwrócenie uwagi na szerszy problem jest dobrym uzasadnieniem tego, ile czasu Pan Stanowski poświęcił na sprawę polskiej gwiazdy Bollywood czyli Podsumowując filmy i jakby nie wspominając nawet o czasie na przygotowanie ich, 274 minuty to jest ponad 4,5 godziny, czyli dłużej niż trwa władca pierścieni powrót króla w wersji reżyserskiej. Na początku filmu, nie Petera Jacksona, pada nawet porównanie, że Natalia Janoszek warto rozliczyć za kłamstwa bez względu na to, czy może targnąć się na swoje życie. Ponieważ. A nuż ona coś sobie zrobi. Taki argument można zastosować wobec każdego. A po co piszecie, mówicie o Jarosławie Kaczyńskim, a jak sobie coś zrobi? A jak Donald Tusk sobie coś zrobi? Hmm. Na przykład dlatego, że od decyzji Jarosława Kaczyńskiego albo Donalda Tuska zależy zdrowie i życie milionów Polaków. Natomiast od Natalii Noszek co najwyżej rozkładówka kosmo. I oczywiście nie wolno kłamać, ale cytując pana Stanowskiego są grzechy, grzeszki i zbrodnie i warto je rozgraniczać. Podobnie jak dziennikarstwo, które dzielimy na różne sposoby, na przykład ze względu na temat. Wyróżniamy dziennikarstwo sportowe, modowe, polityczne, tabloidowe, naukowe itd. Ze względu na formy uprawiania zawodu, korespondent, felietonista, reporter, prezenter itd. Pani Natalia miała to szczęście, że trafiła w pewną lukę kompetencyjną. To znaczy, redakcje tabloidowe, które ją niejako stworzyły, nie zatrudniają dziennikarzy śledczych. Czy reporterów, wiecie, tak wgryzających się głęboko w temat, no bo ich zwyczajnie nie potrzebują. Jakby widownia pudelka chce zobaczyć, kto miał dziś krzywy makijaż albo plamę na koszuli, ale nie jakie jest drugie dno afery podsłuchowej. Oczywiście każdy portal czy gazeta plotkarska jakby dałaby się pokroić za materiał pani Janoszek, ale takie sytuacje zdarzają się na tyle rzadko, że nie opłaca się utrzymywać dziennikarzy, śledczych, żeby je wyszukiwali. Nie ulega wątpliwości, że śniadaniówki i tabloidy mają tak niski próg wejścia i dosłownie zerową weryfikację. Tali udało się tak długo dryfować, ponieważ jej zbrodnia czy w zasadzie grzech, choć bulwersująca, nie zaszkodziła wielu ludziom. Natomiast ze względu na swój zasięg, woliwódzkie zero może realnie w głowach wielu Polaków zostawić myśl, że rodzime dziennikarstwo nie działa. Tylko i nie chcę teraz obrazić nikogo piszącego dla prasy kolorowej, ale no, jakby poważni dziennikarze nie zajmują się celebrytami, no bo po prostu ich szkodliwość społeczna jest bardzo niska. I nie zrozumcie mnie źle, bo Liódzkie Zero to jest naprawdę świetny materiał rozrywkowy i oglądałem go ze szczerym zainteresowaniem, a momentami nawet niedowierzaniem, jak ktoś naprawdę może tak kłamać. Ale to nie jest. Historia polskich mediów. I pan Stanowski jakby sam wycofał się z tych słów podczas wywiadu u Tomasza Lisa. Rozstrzelał pan środowisko pudelkowo-celebryckie tą kampanią na jej temat. No, w sumie nie taka była moja intencja, bo teraz wiele osób próbuje z tego filmu mm, zrobić coś głębszego niż to w istocie miało być. Czyli próbują Wtedy? zrobić sadyzm jakiś? Akt. Nie, wiele osób uważa, że to jest jakaś... E tak naprawdę wiwiseksja środowiska dziennikarskiego, że to jest... Ale Pan coś takiego właśnie sugerował swoim oświadczeniu. Nie, ja sugerowałem, że to jest prawda o nas wszystkich, o tym, jak i czego my chcemy jako odbiorcy mediów, czego my chcemy e, od samych mediów, jakim my życiem żyjemy, zmyślonym często. Dziennikarze to jest jeden z elementów tego wszystkiego. Oni oczywiście w tej całej historii się nie popisali. Natomiast ja nie mam e, e, ambicji, żeby być jakimś tutaj Sumieniem dziennikarstwa. A... Jak twierdzi René Girard, francuski filozof, historyk i krytyk literatury. Wspólne przeżywanie i komentowanie skandalu buduje wspólnotę emocjonalną. Daje nam poczucie przynależności do innych potępiających i śmiejących się. Dlatego najbardziej przyciągają złamania pisanych lub nie zasad wspólnoty. Dzięki wskazaniu potwora. Czujemy się lepiej, dlatego poświęcamy takiej osobie dużo uwagi. Robimy to zamiast pracować nad swoim życiem i swoimi bliskimi, bo to jest łatwy sposób na zbudowanie swojego poczucia wyższości. W przedstawieniu coś dzieje się teraz i musi zostać potępione i zatrzymane, oprotestowane, ponieważ jest pilne. Jeżeli nawet pojawi się zdanie mówiące o tym, że skandal jest częścią jakiegoś większego problemu, no to nie zostanie już opisany tak dokładnie, no bo Prawdziwe zrozumienie wymagałoby ujęcia z wielu stron, zniuansowania historii czy zastanowienia się nad realnymi krokami, które można podjąć. Skandal jest prostszy: domaga się rozwiązania, upadku gwiazdy i tak naprawdę jest konserwatywny. Każe za naruszenie status quo, za próbę wybicia się w niedopuszczalny sposób. <grym> Zupełnie jakby oglądał, nie żyje. Ten film faktycznie obnażył niekompetencje, ale głównie dziennikarzy tabloidów i śniadaniówek. A jeżeli chcemy być serio dokładni, to osoby, które zobaczymy w tym materiale to głównie prezenterzy. Zwyczajowo nazywani dziennikarzami, ale prezentujący treść przygotowaną i podobno sprawdzoną przez kogoś innego. Najpoważniejszym medium wymienionym w tym filmie jest Gazeta Wyborcza. Na ich stronie Janoszyk jako bohaterka tekstu pojawia się pięć razy. Trzykrotnie trzykrotnie jako główny temat w kategorii Wiadomości z Bielskiej Białej. Mogliśmy przeczytać, że Natalia Janoszek została nagrodzona na festiwalu filmowym LIfa i jak wiemy faktycznie została, choć oczywiście jakby nikt nie sprawdził, co to za nagroda i co to za festiwal, że Natalia Janoszek będzie promowała swoją najnowszą książkę. Wreszcież Natalia Janoszek cieszy się, że żyje, ponieważ trafiła do szpitala z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Dwukrotnie jej nazwisko pojawia się przy okazji Tańca z Gwiazdami, show, które ma prawie Prawie dwa razy większą widownię niż ostatni stream Buddy. A skoro jesteśmy już przy tym klejnocie telewizji rozrywkowej. Cóż, to była za wspaniała, choć trzynasta edycja. Na parkiecie zatańczyli dla nas. Prywatny detektyw Krzysztof Rutkowski. Współprowadząca programu Farma Ilona Krawczyńska. Aktor serialowy i mentalista Łukasz Płoszczański. Modelka Karolina Pisarek. Aktorka kabaretowa Agnieszka Litwin. Aktor serialowy Michał Mikołajczak. Ukraińska piosenkarka Dżamala. Kierownik budowy z programu Mój Nowy Dom. Wiesław Nowobliski. Model i tytuł Nowy Prince Charming, Jacek Kielonek oraz polska gwiazda Bollywood, Natalia Janoszek. I teraz pytanie, którym osobom podmieniłem zdjęcia, które nazwiska wymyśliłem, ale przede wszystkim, kto to kurwa jest? I oczywiście jestem złośliwy. I przepraszam, szczerze, to, że kogoś nie znam, nie znaczy, że nie ma świetnej i owocnej kariery. Poważnie. Nie przeczytałem jednak tego tylko dla efektu komediowego. Chodzi o kontrast między naszymi oczekiwaniami wobec nadętych i krzykliwych tytułów, które wciąż stosuje telewizja, a często lichą, treścią, która nie spełnia oczekiwań. Ten kontrast nas bawi, ale też łechta, o czym doskonale wie pan Krzysztof. Regularna publikacja, rozpoznawalne formaty, lukratywna grupa docelowa, dramy, długa forma, goście, interakcje ze światem. Mimo, że wszystkie te elementy są składnikami sukcesu pana Krzysztofa Stanowskiego, to najważniejszym w mojej opinii jest jego styl, czyli sposób, w jaki prowadzi narrację, który łatwo zapamiętać pod akronimem Szablon B. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, że pan Krzysztof. Taki naprawdę jest, w sensie widać, że nie do końca chociażby w wywiadach. To po prostu jego wersja, która prowadzi Dziennikarskie Zero i z małymi zmianami inne formaty. Szablon B, czyli S. Swojski. Pan Krzysztof często porównuje się do swoich widzów, staje po ich stronie, wielokrotnie mówił o sobie, że jest głupi, a nawet nazywał się prezydentem. To znaczy, użył innego słowa: Nie wywyższa się, mimo że jest zamożny, nie epatuje swoimi pieniędzmi. I po komentarzach widać, że ludzie to cenią. Jest taka teoria, że w Stanach wybory prezydenckie zawsze wygrywa kandydat najwyżej oceniany w skali, czy chciałbym z nim iść na piwo. Myślę, że gdyby brać pod uwagę tylko te kategorie, pan Krzysztof faktycznie mógłby mieć sporą szansę. Z. Zabawny. Humor pana Stanowskiego wynika nie tyle z żartów, co odpowiedniego zestawienia różnych elementów rzeczywistości, by ukazać lub uwydatnić absurd przedstawionej sytuacji. Poza tym warto zwrócić uwagę na mocne puenty i sprawne odbicia piłeczki podczas rozmów. A. Arogancki. Myślę, że tutaj nie ma coś specjalnie rozwodzić. Arogancja to jest zuchwała pewność siebie połączona z lekceważeniem innych, w tym wypadku szczególnie osób z kategorii cele. B. Jak bezpośredni. To jeden z najważniejszych elementów narracji naszego bohatera. Wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby dziennikarskie zero prowadzone w manierze z polskiego rapu czyli jakaś modowa blogerka coś tam pisze na socialach, wzrokiem ścinają polityk, pakuje w furę i nara. Tu nie ma ogólników, są nazwiska i bezpośrednie pojazdy. L. Logiczny. Wywody i argumenty pana Krzysztofa praktycznie zawsze wydają się spójne i logiczne, naturalnie w przeciwieństwie do argumentów jego oponentów. Mówię wydają się, ponieważ by to osiągnąć, stosuje parę zabiegów, ale niewątpliwie jest dla ludzi racjonalnym głosem rozsądku. O, czyli ordynarny, inaczej wulgarny, ale o wiele lepiej pasowało do skrótu. Tu chyba też nie muszę się za bardzo rozwodzić. Pan Krzysztof w język i klawiaturę się nie gryzie, wyzywając ludzi od Głupców, złodziei, oszustów, kłamców, durni, wsuk, debili, idiotów, popieńców, i mógłbym tak wymieniać. Nestbeschmucer. Za tym uroczym niemieckim słowem kryje się Pozornie negatywna cecha, którą redaktor Stanowski zaskarbił sobie publiczność jeszcze za czasów weszło, czyli jego portalu piłce nożnej. Oznacza kalające własne gniazdo. I po raz pierwszy słyszałem to w kontekście Tomasa Bernharda, to jest austriacki pisarz, który nie szczędził krytyki swojej ojczyźnie. Podczas wywiadu dla podcastu wywiadowcy pan Krzysztof tłumaczy sukces wyszło tym, że jako pierwsi nie pisali dla branży. Tylko dla czytelników i nie bali się atakować zarówno piłkarzy, jak i trenerów, nie bacząc na konsekwencje. Taką postawę widać też na kanale sportowym, w omawianych już wcześniej przykładach dram z bygrafiu hajty czy brzęczka oraz w stosunku do własnego środowiska, czyli dziennikarzy, o których w 99% opowiada się źle. I na koniec. B jak bezlitosny. Pan Krzysztof jest jednoosobowym sądem w publicznych sprawach wytaczanych swoim celom. Proces wydania wyroku w takiej sprawie jest naprawdę fascynujący i omówimy go szczegółowo w kolejnym rozdziale. Pan Stanowski swoje cele rzadko wykańcza bezpośrednio. Zdarzyło się to, prawdę mówiąc, chyba tylko w przypadku Najmana i Kapeli. W dziennikarskim zerze prezentuje zebrany przez siebie materiał dowodowy i niczego nie sugerując zostawia sprawę w rękach rozjrzonego tłumu. Szablon B sam w sobie nie jest niespotykanym sposobem prowadzenia narracji w mediach, ale sprawa zmienia się, gdy zaczyna używać go dziennikarz. Nie znam dobrze tego środowiska, ale z pewnością przechodzi w ostatnich dekadach wiele zmian i zawirowań. Jedną z nich była rewolucja informacji zwrotnej. Coś oczywistego, gdy o tym pomyślisz, ale tak naprawdę zdałem sobie z tego sprawę dopiero słuchając jednej ze zbyt wielu rozmów z naszym dzisiejszym bohaterem. Jeszcze niedawno dziennikarzom dość łatwo uchodziły błędy, oczywiście o ile nie wyłapała ich redakcja. Jako czytelnik mogłeś co najwyżej próbować dodzwonić się do gazety, wysłać wyrywaną stronę z zaznaczonym błędem za pomocą listu, a jeżeli byłeś fanem nowej technologii, za pomocą faksu. Wszyscy uczyliśmy się na WOSie, nie jest jednak zwykłym zawodem i ma pewne obowiązki, czy też zasady, na których straży stoi organ zwany Radą Etyki Mediów. Nie ma ona jakiejś konkretnej władzy, ale jest w stanie za pomocą swojego autorytetu powiedzieć: No, może tego nie róbcie? I całkiem niedawno, bo trzy lata temu, Rada Etyki Mediów zebrała głos. Dziennikarze nie powinni występować w reklamach. Szkodzą tym sobie i redakcjom. Dziennikarz występujący w reklamie Łamie zasady zapisane w karcie etycznej mediów, trać wiarygodność i szkodzi swojej redakcji. Jeżeli dla kogoś jest to niejasne, chodzi po prostu o to, że nie gryzie się ręki, która cię karmi. Pieniądze czynią cię nie tylko stronniczym na rzecz osoby, która ci je daje, ale rozpoczynają w Twojej głowie proces racjonalizacji podjętej decyzji. I im jesteś inteligentniejszy, tym skuteczniej możesz sam siebie oszukać. Niestety, gdy przychodzi do wypowiedzenia swoich argumentów, to nie zawsze brzmią aż tak przekonująco jak w głowie. I pewnie domyślacie się, że mam przykład takiej gimnastyki w wykonaniu naszego dzisiejszego bohatera. Pan Stanowski odpowiada na argument przytoczony przez dziennikarza, że reklamowanie bukmacherów łamie etykę dziennikarską. I to zwłaszcza w kontekście dziennikarzy sportowych, którzy są przecież świadomi, jak wielu polskich piłkarzy leczyło się z uzależnieniem od hazardu i że nie wszystkim udało się z niego wyjść. Posłuchajmy. Zazwyczaj Na leczyło się z uzależnienia od ruletki, która nie jest nigdzie reklamowana, bo jest to nielegalne no właśnie. Kasyno, z jakiegoś jest powodu brawne, jest to nielegalne i nikt tego nie robi, więc naprawdę trudno postawić, by, będąc uczciwym i być rzeczywiście przestrzegać etyki zawodowej, jak to powiedziałeś. Trudno przestrzegać etyki zawodowej i łączyć ludzi, którzy popłynęli w kasynach z reklamowaniem bukmacherki. Przynajmniej mnie trudno. Uważam, że to jest całkowita manipulacja. A teraz sprawdźmy definicję. Bukmacherka to oczywiście forma hazardu i potwierdza to każdy wynik w Google, polskim czy angielskim, poza stronami bukmacherów. Co więcej, żeby zostać legalnym bukmacherem, musisz otrzymać licencję, czasami nazywaną nawet koncesją, wydawaną przez Ministerstwo Finansów i regulowaną, jesteście gotowi, przez ustawę hazardową. Zapewne ruletka to bardziej hardkorowa forma hazardu, ale mówienie, że trudno będąc uczciwym Łączyć ludzi, którzy uprawiają hazard, z ludźmi, którzy uprawiają hazard, i że ktoś, kto to robi, dopuszcza się manipulacji, to brzmi trochę jak manipulacja. Ale być może panu Stanowskiemu chodziło o to, że bookmacherka, czyli lżejsza forma hazardu, nie prowadzi do ruletki, czyli cięższej formy hazardu. Ale jakby, zanim odpowiemy sobie na to pytanie, chwila namysłu, czy hazard może prowadzić do hazardu? No, no tak. I na stronie Responsible Gambling Council znajdziemy badanie dowodzące, że. Odsetek osób mających problem z hazardem wśród obstawiających mecze jest wyższy niż w ogólnej populacji hazardzistów, a mężczyźni w wieku 18-34, i to jest Wasza grupa docelowa, są szczególnie w grupie ryzyka. Ośrodek leczenia uzależnień Moje Życie dodaje. Naukowcy od uzależnień behawioralnych biją na alarm, twierdząc, że dziecko, które widzi grających rodziców, jest o wiele bardziej podatne na uzależnienie od hazardu. Szacuje się, że w Polsce około 4% osób nałogowo zawiera zakłady. Statystykom tym nie sprzyja również rozwój internetu. Obstawienie bez wychodzenia z domu jest łatwe i o wiele wygodniejsze. Musimy przy tym pamiętać, że wszystkie materiały opublikowane dotychczas na kanale sportowym są dostępne dla widzów niepełnoletnich. Możemy teraz rozmyśleć nad kolejnymi zagwostkami, na przykład czy picie piwa może doprowadzić do alkoholizmu, albo czy reklama piwa wpływa na to, że ktoś chce je kupić. Ale chyba nie mamy na to czasu, bo i tak finalnie dojdziemy do ściany pod tytułem to wszystko jest przecież zgodne z regulaminem YouTube'a. Dlatego chciałbym, żeby teraz głos zabrał pan Krzysztof Stanowski. Internet jest większy od telewizji, to dlaczego państwo ma wywalone na internet? Uważam, że powinny być kary, tak jak są kary dla kanałów telewizyjnych, tak samo powinny być kary dla kanałów internetowych. Jeśli puszczane są materiały, które nie powinny być dopuszczone dla osób poniżej 18 roku życia, jeśli puszczane są jako... Materiały dopuszczone bez oznaczenia plus 18. I cytując tak zwane polskie prawo, w telewizji, kinie, teatrze, reklama alkoholu może być emitowana wyłącznie od godziny 20 do 6. Reklama zakładów wzajemnych, do których należą zakłady buchmacherskie, jest zabroniona w telewizji, radiu i kinie oraz teatrze między godziną 6 a 22. Nie dasz oznaczenia plus 18, dostajesz karę. Jak zrobisz to ponownie, zapomnisz plus 18, dostajesz 5 razy większą karę. Aż w końcu. Wynocha z internetu. No trzeba to miejsce jakoś ucywilizować. Dlaczego telewizję cywilizujemy, radio cywilizujemy, a internetu nie? Chociaż to internet dzisiaj rządzi. Dlaczego? Internet nie może być miejscem wyjętym spod prawa, a regulamin YouTube'a nie może zastępować polskiego prawa. Cóż tutaj dodać? Chyba tylko amen. Pan Stanowski swój zasięg na Twitterze, jak również YouTube regularnie wykorzystuje do promocji akcji i zbiórek charytatywnych. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest jednym z najbardziej dobroczynnych. Jeżeli nie najbardziej dobroczynnym dziennikarzem sportowym, a może nawet dziennikarzem w ogóle. Na swoim koncie, na portalu się pomaga, zebrał już prawie milion złotych, które przekazał potrzebującym dzieciom, głównie chorym potrzebującym dzieciom, więc super. Jest też inicjatorem twitterowej akcji Dobrowraca. Powolaryzuje też sport, a sport jest spoko. Pan Krzysztof robi wiele dobrego i bardzo często krytykuje zjawiska, które faktycznie zasługują na potępienie. Poza podsumowaniem dotychczasowej drogi współzałożyciela kanału sportowego, ten materiał ma też zwrócić uwagę na to w których aspektach w mojej skromnej ocenie kanał Zero może być od niego lepszy. Pamiętajcie, że każdy zasługuje na świeży start, a ludzie nie są czarno-biali. No chyba, że ci przedstawieni w dziennikarskim zerze. Wiemy już, jakie elementy wpływają na powodzenie filmów, które opublikował pan Stanowski na kanale sportowym. Znamy jego grupę docelową, wiemy, że okazała się szalenie lukratywna oraz że miał inne, równie hojne źródła finansowania, które tylko spiętrzyły skarbie. Rozpisaliśmy styl jego narracji, ale dla pełnego obrazu musimy też zrozumieć. Jak taka osoba jak Krzysztof Stanowski wpisuje się w szerszy kontekst naszych czasów? Według mnie znalazł się pan w idealnym miejscu i czasie, by załapać na co najmniej trzy potężne fale medialno-światopoglądowe, które pienią się dziś na Zachodzie. Pierwszą jest poprawność polityczna, a w zasadzie strach, że ona kiedyś nadejdzie, bo w Polsce naprawdę szukać jej ze świecą. Pan Stanowski niejednokrotnie określał klękanie piłkarzy w geście Solidarności po śmierci George'a Floyda jako. Bezsensowne. Kpił z aktywistów wszelkiej maści i widowiskowo odczytał w swoim programie wiersz Jana Brzechwy, Murzynek Bambo. O dziwo nie wywołując rokoszu oburzonych lewaków. Jego osoba i narracja może być odbierana jako kontrast w stosunku do mainstreamowej poprawności czy też uprzejmości i wyraz buntu. Coraz częściej słyszymy też o epidemii samotności wśród młodych mężczyzn jednym z jej powodów może być coraz większy rozjazd między poglądami dziewczyn i facetów. Pan Stanowski bardzo sprawnie wykorzystuje i podsyca niechęć w stosunku do aktywistek i feministek, zwracając uwagę na ich najgłupsze wypowiedzi i potknięcia. Jednocześnie deklarując ni stąd, ni zawąd. Ja, można nawet powiedzieć, popieram feministki, o ile nie odkręci im się specjalnie korba. Z tym samym feminizmem, z tym samym ja też na swój sposób jestem feministą. Drugim zjawiskiem, na którym szczególnie zyskuje format z panem Mazurkiem, jest usportowienie polityki. Ten trend rozpoczął się kilka lat temu w Stanach, gdy jakiś geniusz doszedł do tego, że polityka i sport wywołują. W nas podobne emocje, więc można je traktować w podobny sposób i relacjonować. Wybory stały się starciem drużyn. Skład rządu przedstawia się niemalże jak skład reprezentacji. Na debatach zagościły gongi, stopery i. Coraz większy nacisk na statystyki. Ten wątek pojawił się w wywiadzie dla pani Moniki Jaruzelskiej, gdzie redaktor stwierdza, że polityka zaczęła być tylko od emocji i nie jest już racjonalnym narzędziem, w którym ktoś analizuje, co będzie dla nas lepsze, a co nie. Mamy sympatyków, jak drużyny piłkarskie. W formacie z panem Mazurkiem nawet najpoważniejsze tematy po chwili zamieniają się w żarty. To naturalnie bardzo wygodna postawa. Dla kogoś, kto nie głosuje, jakby o czym pan Stanowski mówi regularnie w wywiadach, co najmniej pięciu, których widziałem, ponieważ to utwierdza człowieka w przekonaniu, że podjął dobrą decyzję nie głosując. Nic się nie zmieni, a wszyscy politycy są tacy sami. Dobrze koresponduje to też z libertariańskim podejściem polityków, których gościmy w studio i ich sceptycyzmem w stosunku do grup społecznych czy społeczeństwa w ogóle. Nie da się nie zauważyć, że w Hit Parku, poza Panem Piechocińskim, zobaczymy reprezentantów tylko jednej opcji światopoglądowej. Trzecim trendem jest content, a w zasadzie jego zalew. Dzięki jednemu z największych wynalazków lub ślepych uliczek XXI wieku, dziś każdy nie tylko może zabrać głos, ale czuje się w obowiązku podzielić się ze światem tym, co wycisnął ze swoich nadwyrężonych powiadomieniami zwojów. Na przestrzeni lat, które spędziłem na najwspanialszym portalu świata, Widziałem już, jak komentary wideo z godnością udaje się na swoje miejsce, czyli peryferia historii, by oddać pole jakimkolwiek innym formatom, które wymagają przynajmniej od twórców wstania sprzed komputera i przygotowania czegokolwiek poza filmem innej osoby. Niestety przyspieszenie internetu i rozprzestrzenienie smartfonów doprowadziło do powstania takiej kumulacji idiotyzmu, czy ktoś po prostu musiał nazwać to po imieniu. Powstaje jednak pytanie, czy rolą wszelkiej maści szeryfów internetu jest dziś bardziej zwracanie naszej uwagi na patologię zamiast jej realne zwalczanie czy rozwiązywanie? Czy nie lepiej strategicznie odwrócić wzrok od powodzi kretyńskiego kontentu i zająć się czymś rozwijającym zamiast uprawiać donkiszoterię? Ile potrzeba było filmów o Pandora Gate, żeby oskarżyć jedną osobę? Dziś, gdy piszę ten fragment, Jednego dnia na światło dzienne wychodzą informacje, że pewien raper zdradzał swoją dziewczynę z Laską, znaną z tego, że puściła kantem swojego chłopaka, który okazał się pedofilem. Natomiast drugi raper, którego twarzy nie widać już w zasadzie z zadziar masturbował się przy psie? To jest tak bezsensownie głupie, tak ohydne. I jakiego to wymaga komentarza, to, to, to wymaga zakopania na dnie internetu na zawsze. Ten film mnie przerósł. Miałem go nagrać w niedzielę wieczorem, ale nie byłem w stanie skończyć scenariusza. Mówiłem sobie szczerze. Ostatni odcinek. Ostatni odcinek dziennikarskiego zera. Jeden wywiad. Za każdym razem nowe notatki, nowe wnioski. W poniedziałek nad ranem obudził mnie koszmar. Bardzo rzadko mam koszmary. Poszedłem do kuchni, nalałem sobie wody, spojrzałem na zegarek była piąta pięć wróciłem się położyć nie mogłem spać ponieważ cały czas myślałem o wywiadzie w hate Parku z Marcinem Najmanem myślałem o Marcinie Najmanie o piątej nad ranem w poniedziałek i nie mogłem nic dla mnie nie miało sensu w tym wywiadzie wszystko było takie takie na odwrót takie i wtedy to zrozumiałem to jest klucz do tego świata. Tu wszystko jest do góry nogami. Pan Stanowski mówi, że widzowie Fame y MMA kierują się cynicznym podejściem, żeby zobaczyć, jak wysoki walczy z niskim, że wszystko jest robione pod to, by schlebiać najniższym gustom. Ale przepraszam, co kieruje ludźmi oglądającymi właśnie jednego z najpopularniejszych polskich dziennikarzy, autora czterech poczytnych książek z podobno świetnym piórem, poniżającego starego boksera, który podobno przegrał wszystkie walki. I okej, okay, może on zaczął pyskować, ale takie dyskusje serio, zostawmy sobie w podstawówce. Czy waszą widownią nie kierowały wtedy te same instynkty? Czy nie jest tak, że najważniejszym niewypowiedzianym pytaniem tej rozmowy jest uderzy go czy nie uderzy? Boryk zdąży go złapać? Czy to jeszcze jest dziennikarstwo, czy takie brain MMA? No bo finalnie przecież się panowie nie pobiliście. Pan Krzysztof z kamienną twarzą mówi Marcin, nikt nie bierze cię na poważnie. Podczas dwugodzinnego wywiadu z nim, który jest dziś najpopularniejszym filmem w jego karierze. Fragmenty pociętej wypowiedzi Neymana będą wracać w niezliczonej liczbie odcinków stanowskiego, a obelga boksera stanie się samozwańczym pseudonimem dziennikarza. Po 20 latach, gdy Krzysztof Stanowski sprzeda swoje medialne imperium za wiele miliardów euro, szwajcarski nabywca zapyta go, A dlaczego to się w ogóle nazywa Zero? Kiedyś tak nazwał mnie Marcin Neyman. No tutaj jest Marcin Neyman? Wtedy z niekrytą nostalgią Krzysztof Stanowski opowie historię starego polskiego boksera, który w życiu wszystkie walki. Poza jedną. Nikt na świecie nie traktuje Marcina poważniej niż pan panie Stanowski i może pan zaprzeczać, ale fakty są takie, że ma pan jego słowa w herbie, a duch Najmana będzie zawsze straszył w pana zamku. Ten film Trwa już pewnie z godzinę i potrzebowaliśmy chwili oddechu od tej ciągłej analitycznej powagi. Gdyby obiektywnie spojrzeć na tematy pojawiające się w dziennikarskim zerze, a uwierzcie mi, nie robię nic innego od trzech tygodni, jest to 20% polityki, 10% sportu i solidne 70% pudelka. Zatem jak to możliwe? że ten format jest hitem na kanale sportowym, który według słów samego pana Stanowskiego ma 85 do 90% mężczyzn i to nie najmłodszych, bo wszystko to jest popierdolone. Ale poważnie. Tu leży właśnie innowacja pana Krzysztofa Stanowskiego. Jego sportowa bezpośredniość, powaga zawodu dziennikarza, YouTubeowo podworkowy język i spore poczucie wyższości w stosunku do ludzi, których nie szanuje, stworzyła nowe wcielenie tabloidu. Butelka dla mężczyzn, Rodwajlerka. W tabloidach w pozorom najważniejsza w celnie jest sama treść, ale jej drugie życie. To, co daje już po przeczytaniu. Musimy pamiętać, że portale zastąpiły bardzo ważną rolę, jaką w naszych społeczeństwach stanowiła plotka. Obserwując reakcje na to, co robią sławni ludzie, możemy sami zdecydować się, czy chcemy to robić, na przykład czy pofarbować włos na zielono, albo czy popierać strach kobiet. Plotka to taki społeczny barometr. Poza tym czujemy dzięki niej schadenfreude'a, czyli radość, co tego nieszczęścia, szczególnie przyjemną, gdy dotyka kogoś popularnego. Przy okazji omawiania sprawy pani Janoszek, poznaliśmy też społeczny aspekt przeżywania skandalu. Treść nie jest najważniejsza. Chodzi o wspólnotę. Dlatego tabloidom nie szkodzi opowiadanie historii najgłupszych ludzi z IQ-Huby, ponieważ są tylko pretekstem do interakcji ze znajomymi, wspólnym źródłem rozrywki, guilty pleasure, które ośmieszacie. To dlatego te portale często zwracają się bezpośrednio do odbiorcy, zresztą nie tylko one. Dziennikarskie Zero to jednak znacznie więcej niż tabloid. Przede wszystkim dzięki obecności pana Krzysztofa Stanowskiego mamy już drugą osobę, która dzieli się z nami śmiesznymi, a czasem też poważnymi historiami co do pewnego stopnia zastępuje nam lub wypełnia potrzeby podzielenia się tym z drugą osobą. Ale to wciąż byłoby zwykłe komentary. Po drugie, prowadzący dokonuje preselekcji tematów i przedstawia je tak, by wzbudziły silne emocje. Wszystkie informacje są szokujące, irytujące, zhiperbolizowane lub zwyczajnie głupie. I, co bardzo ważne, dotyczą konkretnej osoby lub jednej z ulubionych grup prowadzącego. Na przykład dziennikarzy, którzy potrzebują hajsu, żeby robić bankiety, czy artystów, którzy chcą go okraść. Nie usłyszymy tu wiele o problemach systemowych, czy w szerszym kontekście społecznym jakichś wydarzeń, ponieważ potrzebny jest cel. Po trzecie, i tu wracamy do początku odcinka, Dziennikarskie Zero zawiera elementy interakcji ze światem. To program interwencyjny. I nie chodzi mi tutaj tylko o odcinek znajomym w Wieluniu. Od razu trzeba powiedzieć, wielki szacunek za akcję ze Słowikiem, to zdecydowanie wymagało odwagi. No niestety pozostałe interwencje nie zawsze. Powiem wam szczerze, że chciałem nagrać ten film... Mniej więcej od października, ale cały czas się wahałem z paru powodów, i jedna z nich była obawa, że fanbase pana Krzysztofa może nie wyczuć moich intencji i odebrać ten film jak zwykły atak. A to w pewnym sensie stawiałoby mnie w dość egzotycznej grupie jego przeciwników, gdzie jest sporo ludzi, z którymi chyba nie chciałbym stać w jednym szeregu. Pan Stanowski ma według mnie jedne z najlepszych komentarzy i oddanych widzów na polskim YouTubie. Każdy z jego wywiadów robi setki tysięcy wyświetleń, a redaktor zawsze sprawia tam wrażenie osoby skromnej i szczerej. Jestem pewien, że bardzo wielu ludzi jest z nim w relacji parasocjalnej, czyli w uproszczeniu jednostronnej, ale jednak więzi emocjonalnej zawiązanej przez Internet. Sam po tym czasie, który poświęciłem na oglądanie jego filmów, czuję, jakbym dobrze go znał, mimo że nigdy się nie widzieliśmy. W dodatku nic nie jednoczy tak, jak wspólny wróg, a pan Stanowski dba o to, by ich regularnie dostarczać. Jest jednoosobowym sądem, który przeprowadza proces pod trzema postaciami opisanymi w tak zwanym dramatycznym trójkącie Karpmana. To model komunikacji opisany przez doktora Stevena Karpmana. Osoba, która stosuje go w komunikacji, płynnie przechodzi między trzema rolami. Ofiary – pozycja niska, wybawiciela – Pozycja wysoka i oskarżyciela również wysoka. I zanim opiszę go dokładniej, żeby jakiś psycholog nie przyczepił się, że robimy tutaj psychoanalizę przez ekran komputera, to jest tylko sposób prowadzenia narracji, który pojawia się w jednym konkretnym programie i działa skutecznie dzięki więzi paranormalnej, która też jest powszechna między twórcami i youtuberami. Modelowo wygląda ona tak. Ofiara tłumaczy ci swoją krzywdę. Dlaczego coś jest nieuczciwe, że, jakby, że to nie jej wina i że to nie jej wina i cały świat jest przeciwko niej. Oskarżyciel to typ, który wie wszystko. Krytyczny, autorytarny, twardy, potrzebuje ofiary, którą może oskarżać o całe zło. Wybawiciel chce pomóc, by samemu poczuć się lepiej. Oferuje rozwiązanie problemu, nawet nie pytany. Taki. Męczennik szukający poklasku. Osoba stosująca tę strategię nie zawsze występuje we wszystkich trzech rolach, ale z pewnością możemy je zobaczyć na przykład w odcinku o ustawie reprograficznej. Żaden pomysł na odebranie mi moich pieniędzy nie oburzał mnie jak ten wymyślony przez polskich artystów. Ja im nic złego nie zrobiłem. Tymczasem oni chcą, żebym ja im płacił pieniądze, ponieważ oni uważają mnie za złodzieja. To pani powinna. rozkręcić się. Nie wiem, czy pani się powinna zająć, ale. Czymś innym, po prostu. Ale w tej akurat kwestii, moim zdaniem, bredzi totalnie. Pan chce moje pieniądze dlatego, że pan mnie oczernia. Pan uważa, że ja jestem złodziejem. Czyli człowieku, czyli nikt was nie słucha i wy jeszcze chcecie pieniądze z telefonów komórkowych. Człowieku, odpierdol się od moich 20 zł, rozumiesz? Panie Hołdys, mam dla pana propozycję. Dla wszystkich artystów, którzy chcą ten podatek dostać. Mam dla was propozycję. Weźcie się do roboty, więc chciałbym, drodzy widzowie, żebyście zrozumieli, jak poważna jest ta sytuacja. Nie daj, że chcą nam ukraść nasze pieniądze, to jeszcze chcą nam ukraść, dlatego, bo jesteśmy dla nich złodziejami. Nie daj, że nam kradną pieniądze, to jeszcze nas oczerniają. Chodzi o to, by pokazać, że ataki czy oskarżenia mają sens. Ofiara objaśnia. Jak cel zagraża jej i publice, Na przykład, że chce ją okraść, oszukać czy obrazić. Wybawiciel uzasadnia, dlaczego działanie celu jest złe, nieszczere, obłudne i na koniec oskarżyciel wręcza liryczny wpierdol. Teraz zobaczmy to jeszcze na jednym przykładzie. Bo mnie się wydaje, że ona nienawidzi rasy białej. A potem okazuje się, że do osób białych możesz mówić jak chcesz, a jak im coś nie pasuje, że ich tak nazywasz, to znaczy, że mają coś z głową. Jeśli macie dziecko. Które zamarzyło sobie mieć warkoczyki, albo nie daj Boże, dredy, i prosi Was, zróbcie mi warkoczyki, albo wykupcie mi usługę, taką, żeby ktoś mi zrobił warkoczyk, warkoczyki. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, ponieważ jest to kradzież kulturowa. To mówisz wtedy do dziecka: nie. Nie. Będziesz miała warkoczyki, jak znajdziemy. Panią czarnoskórą, która będzie je zaplatać. Biały człowiek umie się tylko znęcać na czarnym. Więcej nic już nie umie. I mówi to pani Ogi Ugonoch w studiu telewizyjnym. Uszminkowana szminką wynalezioną przez białego człowieka na potrzeby białych kobiet niegdyś. Mówiąca do kamery wymyślonej przez białego człowieka. Chodzi mi o po prostu konsekwencje. Mam wrażenie, że tu, tu coś nie pasuje. Nie tu, tu coś nie pasuje. Można nie podkradać tego kulturowego, odzieżowego wynalazku i chodzić na golasa. I co? Można. Zamiast narzekać, że kolor biustonosza jest niewłaściwy. Jeszcze hip-hopowcom się oberwało. Że są za mało antyrasistowskich. Podpierniła nam biały zespół, e, z, grający dla białej, głównie publiczności. Nie wstyd ci, rasistko. I znów, chcę tylko dodać, że to nie znaczy, że to, co mówi pan Stanowski, nie jest prawdziwe. Z pewnością w tym wywiadzie padło wiele dyskusyjnych tez i stwierdzeń, ale. Jakby dzięki użyciu tej techniki retorycznej skupiamy się tylko na swojej krzywdzie i utwierdzamy w przekonaniu, że druga strona ma tylko złe intencje. Pomijając na przykład to, że nawet w cytowanym fragmencie przez pana redaktora Ogi wyraźnie mówi, że problem z warkoczekami jest tylko, gdy ktoś zarabia na swoim wizerunku, czyli dotyczy głównie reklam, ewentualnie influencerów, a nie randomowego dziecka nad morzem. Poza tym Dziewczyna ewidentnie pomyliła termin kultura z tożsamość, ale słowo się rzekło, kobyłka u płota. Jeżeli obejrzycie sobie inne dziennikarskie zera, to z pewnością również uda Wam się odnaleźć momenty, gdy pan Stanowski przyjmuje te postawy. Nie w każdym odcinku są wszystkie, ale myślę, że im bardziej ktoś go wkurza, tym jest na to większa szansa. Nie zawsze wszystkie trzy są też konieczne. Czasami wystarczy wyjaśnić, dlaczego coś jest złe i nam zagraża a publika sama zajmie się wierzeniem sprawiedliwości. Przeskakiwanie między tymi rolami angażuje nas jako odbiorców. Każe się określić, przez co zyskujemy jeszcze większą bliskość z broniącym nas i społeczeństwo redaktorem. Tak skonstruowane materiały są sprawne i angażujące. Trudno się od nich oderwać, a przez otoczkę demaskatorskiego reportażu mamy do tego wrażenie, że są bardziej wartościowe niż mogą być w istocie. Dziennikarskie Zero, o czym warto pamiętać, jest w sumie takim programikiem satyrycznym i to nie jest program z którego należy się uczyć życia i nie będą tam padały jakieś strasznie e, mądre hasła czasami może padną przez przypadek każdemu się coś przez przypadek uda mądrego powiedzieć nawet nie natomiast e, generalnie to jest Program do pośmiania się i apelowałbym o to, żeby tak go właśnie traktować. Na początku myślałem, że to jest po prostu bardzo stary wywiad, ale opublikowano go trzy miesiące po tym, jak pan Stanowski nawoływał do zniesienia opłaty reprograficznej. Następnie kolega polityk przygotował mu. Projekt takiej ustawy, ale doktor zapowiedział, że zbierze pod nią 100 tysięcy podpisów, co chyba nie jest typowym działaniem człowieka prowadzącego programik satyryczny. To kolejny paradoks dziennikarskiego zera format trochę polityczny, trochę satyryczny raz rozmawiamy o komentarzu pod zdjęciem celebrytki, a raz o mobbingu w mediach. I myślę, że można do ludzi apelować, żeby czegoś w jakiś sposób nie odbierali, ale to na nas, twórcach, spoczywa odpowiedzialność, by tak przygotować przekaz, by nikt nie miał wątpliwości, jaki jest jego cel. Ludzie biorą ten program mega na serio, a pan podgrzewa emocje za pomocą wszystkiego, co dzisiaj omówiliśmy. W wywiadzie z Krzysztofem Gonciarzem mówi pan o swojej krytyce w stosunku do majestaśką. Zarzut, że większość mężczyzn jest potencjalnymi wyłciźniami, jest skrajnie przesadzony, nieprawdziwy i tworzy fikcyjny świat, w którym mężczyźni są traktowani coraz bardziej niesprawiedliwie. To jest bardzo ładne i prawdziwe zdanie, z którym zresztą Krzysztof się zgadza, ponieważ Wpisuje pan felieton Mai w szerszy kontekst, mówiąc o krzywdzącej dla mężczyzn narracji. Jednak w oryginalnym wideo nacisk pada gdzie indziej. Tak jak łatwo w dzisiejszych czasach być oskarżonym o rasizm, tak łatwo być oskarżonym o molestowanie albo gwałt. Taki przynajmniej wniosek e, wysnuwam po tekście pani Mai Staśko. Napisała taki artykuł, że wychodzi na to, że mężczyźni to praktycznie jak mówił dzień dobry, to już e, troszeczkę molestują. Łatwo być oskarżonym przez panią Maję. Pani Maja to jest wojująca feministka. Po co tylko to tam chodzisz w ogóle? Czy pani nie ma paranoi? W tym odcinku czyta pan tylko wstęp. Dokładnie 218 z 1520 słów tego felietonu, czyli jakieś 14%. Ogłasza, że wszystko w nim jest absurdalne i nawet nie zamieszcza linku do oryginalnego tekstu, żeby ktoś mógł Chociaż sprawdzić, co tam jest. To nie są zasady fair play. Nie tak wygląda szacunek do przeciwnika, i pan o tym wie, ponieważ później w wywiadzie u Wojewódzkiego i kędzierskiego mówi pan: To było trochę bez klasy i trochę się zagolopowałem. Choć akurat ten fragment mógł dotyczyć też jednego z tweetów, w których pisze pan do Maj. Przestań pierdolić. Kontrast tego, co powiedział pan Gonciarzowi, do tego, jak formułuje pan zarzut w dziennikarskim zerze, jest świetną ilustracją stylu tego formatu, pośrednio też dialogu z panem Mazurkiem. Nie stara się pan dyskutować z argumentami przeciwników, tylko stawia mocną tezę, następnie ośmiesza drugą stronę, wybierając i nierzadko hiperbolizując najgłupsze fragmenty jej wypowiedzi. Czasami dla wzmocnienia efektu tworzy pan metaforę uwydatniającą absurd całej sytuacji. Moim ulubionym przykładem, choć jest ich dużo, dużo więcej, ale ten film byłby pełnometrażówką, jest segment o fotoradarzy na Moście Paniatowskiego w Warszawie. Temat otwiera pan zdaniem. Zacznijmy od tego, że fotoradary w Polsce to niezła bójda. Wszyscy udają, że to ma sens. Czy ma to sens? Nie ma. Przyznacie, że nie jest to najlepszy wstęp do obiektywnej dyskusji, co nie? Następnie porównuje pan fotoradar do absurdalnej strefy wolnej od kradzieży, bo tu można kraść, a tu już nie. <ścoughs> I na koniec lamentuje pan, jak to żółte ustroństwo zniszczyło możliwość siedzenia na pięknej, zabytkowej łoweczce. Nikt normalny oglądając taki fragment nie będzie zastanawiał się po każdym zdaniu, czy aby na pewno jest prawdziwe, a czy metafora jest adekwatna, a ławeczka popularna, ponieważ jakby nikt nie lubi fotoradarów, ale niestety one działają. W 28 badaniach oceniono wpływ fotoradarów na liczbę wypadków drogowych. We wszystkich tych badaniach potwierdzono zmniejszenie liczby wypadków drogowych w miejscach monitorowania prędkości po wdrożeniu programu. W rejonach monitorowania zmniejszenie liczby wszystkich wypadków drogowych wyniosło od 8 do 49%. Odsetek wypadków, w których osoby zostały realne, zmniejszył się od 8 do 50%. A odsetek wypadków z ofiarami poważnie rannymi lub śmiertelnymi od 11 do 44. Strefa wolna od kradzieży jest nieadekwatnym absurdem, ponieważ zawsze okrada nas ktoś, a wypadek, któremu ma zapobiec fotoradar, robimy sobie sami. A żeby było śmieszniej, istnieje realny ekwiwalent pana pomysłu, czyli znaki ostrzegawcze przed kieszonkowcami w popularnych miejscach turystycznych oraz czarne punkty nad polskimi jeziorami. Czy te znaki zapobiegają kradzieżom albo otonięciom? Nie. Czy redukują ich liczbę niskim kosztem? Tak. I na koniec wspomniana ławeczka, bo tak się akurat składa, że jest 300 metrów od mojego domu. Most paniatowskiego to faktycznie piękna, zabytkowa budowla. Choć jak każdy zabytek w stolicy ma niecałe 80 lat. Ale dla przechodniów jest koszmarem. Ma tak wąskie chodniki, że samochody mogą ci strącić czapkę i strach, nim nawet jeździć rowerem. Nie bez powodu, po każdym większym meczu na stadionie narodowym most jest zamykany. Gdyby ludzie zaczęli nim wracać do centrum, to doszłoby do większej tragedii niż na boisku. Jeżeli ten fotoradar, który owszem jest brzydki, uratował przynajmniej jedną osobę. To nie było lepszej ławki do poświęcenia. A teraz dowód anegdotyczny, czyli statystycznie nieistotny, ale dla mnie ważny, ponieważ znam dwie osoby, które miały w tym miejscu wypadek i prawie zginęły. To tylko jeden przykład. Ale widzicie, ile czasu trzeba poświęcić, żeby rozłożyć na czynniki pierwsze taki segment. Redaktor Stanowski wybiera fragmenty rzeczywistości, z którymi się nie zgadza, lub te, które po prostu brzmią głupio. Następnie przedstawia je tak, że widzowie czują się zagrożeni, lub czują poczucie wyższości. Stawia mocne tezy niepodparte niczym i tworzy nieadekwatne metafory. Czasami może adekwatne, ale często raczej nie. Zgarnia kasę z reklam, nie ja zastanawia się, nawet, jaki efekt mogą mieć jego słowa, a potem robi zbiórkę charytatywną, co oczywiście jest dobre i godne pochwały, i cykl się powtarza. Nie jest tak zawsze, ale zbyt często. I myślę, że pan redaktor sam nie określiłby swojego programu jako merytoryczny. Na pewno część z was zorientowała się, że dotarliśmy do strefy polemicznej, ale prawdę mówiąc, nie zamierzam w niej pozostać długo, ponieważ jakby musimy pamiętać, że wszystko, o czym mówię dotyczy przeszłości na innym kanale. Nie wiemy, czy kanał Zero będzie musiał korzystać z metod swojego poprzedniego wcielenia. Pewne jest natomiast, że redaktor Stanowski znów sięgnie do rynsztokowych bohaterów, których tak się wypiera. Po pierwsze, ja często e, często trafiam na jakieś zarzuty wobec mnie, że ja promuję ludzi, którzy nie powinni być promowani i oni z mojego punktu z mojego powodu stają się bardziej znani, albo dochodzą do głosu, albo odwalają jakieś numery, ja miałbym brać za to odpowiedzialność. No Nie mogę brać odpowiedzialności za e, działania innych, jeśli ktoś przychodzi do mojego programu i się w nim kompromituje, a potem ludzie chcą go dalej oglądać, to jest odpowiedzialność tych ludzi, a nie moja. To, to jest jasne. No każdy sobie wybiera, kogo chce e, śledzić. Tylko, że to brzmi jakby każdy miał jakiś katalog idoli, z których miał wybierać sobie ludzi, których śledzi. Potencjalnie idole walczą o uwagę na wolnym rynku idei, czyli w internecie. A pan, posiadając tak dużą platformę, działa trochę jak wytwórnia muzyczna. Z czego zdaje pan sobie sprawę, ponieważ w wywiadzie dla wywiadowców mówi pan, mógłbym zaprosić Jakuba Czarodzieja, żeby nawyklinęł Ukraińców, i przecież by to z 5 milionów ludzi obejrzało. Ale problem jest taki, że z tych 5 milionów, 500 tysięcy uznałoby, że ma rację. A w wywiadzie z O ironio, Jasiem Kapelu wspomina pan, że sam zapłacił 25 tysięcy za reklamę swojej książki na kanale sportowym. Czyli ekspozycja w popularnym medium jednak działa. Oczywiście, reklama jest nieobiektywną laurką, ale unikanie prawdy o tym, że dobierając tematy jednocześnie czyni je pan popularnymi, na tym etapie wydaje mi się zwyczajnie niepotrzebna. Szczerze mówiąc, ja wolałbym wolę w ogóle nie mówić o tym, bo to jest dodawanie fejmu jakimś osobom, które jakby karmią się tylko i, i, jakimiś konfliktami ze mną. Mam trochę dosyć tych ludzi wszystkich, którzy którym się wydaje, że jak będą wrzucali w tytuł swojego filmu Stanowski, w stylogii Twicie Stanowski, w miniaturce Stanowski, to nagle ich, ich kariery jakoś tam wystrzelą. Tę wypowiedź pani Jaruzelska celnie kontruje, mówiąc, że nastąpiła tu pewna symbioza, bo ona dowiedziała się o panu właśnie dzięki tym kuryzalnym wywiadom. Na co reaguje pan w sposób, który z całą szczerością chciałbym uznać za cudowny. Powiedziałbym, że jakaś tam symbioza nastąpiła jednak w tym wszystkim. No wydarzyło się to, oczywiście jakby. No wydarzyło. I to nie raz. Bo prawie każde dziennikarskie zero i spora część mazurków i stanowskich zawiera w tytule znane nazwiska. Ostatecznym powodem nagrania tego odcinka była dla mnie informacja, że wybiera się pan do Miami, by nagrać materiał z Lindner Pieński. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że kanał Zero mający cytuję, dostarczać treści, które nie są chłamem i które coś znaczą. Chętnie zaczerpnie jednak dla kurażu szklaneczkę Rensztoka. Bo cóż tak ekscytującego wyczuł pan w tej personie poza szansą na wyświetlenia? Jaka tajemnica czai się za jej sukcesem poza podstarzałym milionerem zamieszanym w afery korupcyjne i najgłupszymi zdaniami, jakie można sobie wyobrazić? Czy okaże się, że jej kreacja jest eksperymentem społecznym? A może to kolejny etap upadku polskiego dziennikarstwa? Z tym, że znów ktoś zapomni dodać, że tylko jego części, która nie miała nigdy zbyt wysokiego progu, by z niego zlecieć. No i co miałby udowodnić taki eksperyment, że wystarczy być bogatym, zakłamanym i wygadywać bzdury, by zdobyć popularność? Wow, to jest chyba pierwszy przypadek w historii. To pan jest też odpowiedzialny za zrobienie z Maj Staśko i Jasia kapeli twarzy polskiej lewicy. Z tej dwójki Maja faktycznie była na dobrej drodze, by stać się ważnym głosem środowiska. Zwłaszcza po premierze drugiej książki. Ale, jeżeli spojrzymy na wykres Google Trends, i to jest liczba wyszukiwań danej frazy w Google, co nie jest metodą idealną, ale niezłą, widać doskonale, kto pomógł jej wyjść na szczyt. A Poza tym jestem przekonany, że swoimi atakami Ad Persona jeszcze bardziej pan ją zradykalizował. Stwierdzenie, że Jaś Kapela był ważnym głosem polskiej lewicy, a nie zagubionym pyskatym poetą, jest w mojej opinii po prostu próbą racjonalizacji skali zniszczenia, które pan na nim dokonał. A można było zaprosić Adriana Zandberga, albo Sławomira Siarakowskiego, założyciela krytyki politycznej, dla której piszą Kapela i Staśko. Tylko, że z nimi jeden na jeden... Raczej nie poszłoby tak łatwo i to delikatnie mówiąc. Poza tym pierwszego nazwał pan głupim, a drugiego chujem. Tłumaczy pan Marcinowi Najmanowi, że są grzechy, grzeszki i zbrodnie. Natomiast wydaje się, że takich niuansów wymaga pan tylko od innych, a sam stosuje jeden bieg, czyli do przodu i na czołówę. Spokojnie siedząc w samochodzie z filmu Death Proof. Oczywiście nie mógłbym wam nie pokazać wykresu Natalii Janoszek, kobiety, która oszukała całą Polskę. Gdy tylko Polska dowiedziała się o jej istnieniu. W zapowiedzi kanału zero redaktor naczelny Krzysztof Stanowski mówi. Chcemy żyć tym, czym żyje Polska. Nie żyć niszą, tylko tym, czym naprawdę wszyscy się interesujemy. Ale przy takiej skali to pan w dużym stopniu decyduje, czym będą interesowali się Polacy. I może to być omawianie wypadków samochodowych, makabrycznych zabójstw i transmisję pogrzebów rodem Stefanowskiej Szkoły, którą tak pan gardzi. Albo treści mające realny wpływ na życie milionów Polaków. Jak będzie, okaże się wkrótce. Na sukces naszego dzisiejszego bohatera złożyło się wiele elementów. Po pierwsze, na pewno olbrzymia ilość pracy, jaką wykonał. Nie ulega wątpliwości, że z pozycji czarnego konia wyrósł na gwiazdę swojej drużyny dzięki ciężkiej pracy, elastyczności, umiejętności obserwacji środowiska, w którym się znalazł. Pan Stanowski eksperymentował z formatami, próbował nowych tematów, naśladował styl montażu youtuberów, używał memów i chociażby nagrał Hot 16 Challenge. Z pewnością szybko zauważył, że internet lubuje się w dramach i zaczął z tego świadomie korzystać. Nie możemy mu odmówić doskonałej intuicji przy doborze poruszanych tematów, zapraszanych gości czy wreszcie obieraniu celów. Wyczucie upadku i śmieszności starych mediów w połączeniu z faktem, że on sam był ich częścią, z pewnością również stało się elementem jego marki. Tak samo jak kontrast powagi wykonywanego zawodu z ulicznym językiem i bezwzględnością w atakach. Nie zaszkodziły pieniądze, kontakty i ponad 20-letnie doświadczenie w mediach. Gdy ogląda się dwóch ludzi rozmawiających na żywo w studio, może wam się wydawać, że każdy z nich czuje i wypowiada się w ten sam sposób, ale jeżeli dla jednego jest to. Pierwszy wywiad w życiu, a drugi jest przed kamerą od dekady, jakby to różnica będzie kolosalna. Mimo wielu rzeczy, które dziś powiedziałem, uważam, że pan Stanowski może zrobić dla tej platformy sporo dobrego, jeżeli zacznie szanować ludzi, z którymi się nie zgadza, da im uczciwie wypowiedzieć swoje zdanie i może trochę spuści z tonu. Uważam, że źródła danych w opisie to po prostu mus i standard, który powinien przyjąć. Każdy na YouTube, kto wypowiada się na poważne tematy. Gdy mówi pan o piłce nożnej, pan Matczak o prawie, a doktor Rożek na temat fizyki czy innych nauk ścisłych, mogę wam wierzyć na słowo. Ale gdy dziennikarz sportowy zaczyna mówić o gospodarce czy przepisach, wolałbym wiedzieć skąd i czy to wie. Od razu podkreślam, każdy może mówić o czym chce, ale bez źródeł lub wykształcenia to jest oznaka nieostrożności lub megalomanii. Na koniec chciałbym dać Panu jedną radę. I wiem, że nie lubi Pan, gdy młodsi ludzie radzą bardziej doświadczonym. Ale po pierwsze, rady nie trzeba posłuchać, ale zawsze warto usłyszeć. A po drugie, akurat w tej kwestii to ja jestem bardziej doświadczony, ponieważ działam na YouTubie prawie 12 lat, a Pan 4. I oczywiście obecnie nasze kariery są w zupełnie innym miejscu, ale historycznie rzecz biorąc, nawet jeżeli zsumowalibyśmy cały kanał sportowy i dodali do tego weszło, to w wyświetleniach będziecie gdzieś w połowie abstrahuje, a w subach nawet nie. A to przecież też nie był jedyny nasz projekt. Oczywiście sorry za ten flex księgowego, ale wiem, że zaraz znajdą się ludzie, którzy będą pisali, kim ty jesteś, żeby radzić panu Stanowskiemu. Kimś tam jestem i przez całą swoją działalność nie miałem ani jednej dramy, poza małą wymianą uszczypliwości z rokiem w 2017 roku. A to, o czym chcę powiedzieć, to kontakt między ludźmi a twórcą, więc jakby czas gra tutaj bardzo dużą rolę. Oczywiście mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że unika pan albo nie jest w pełni świadomy, jak duży ma pan wpływ na ludzi, młodych i nie tylko. Gdy temat jest dla pana ważny, jak ustawa reprograficzna czy odwołanie Gali Neymana, to pan i pana fani są w stanie osiągnąć wszystko. Z dumą mówi pan w rozmowie u Tomasza Lisa o zebranych 4,5 miliona złotych w półtorej godziny na KTS weszło. Czy nie jest dla pana oczywiste, że gdy atakuje pan ludzi, przedstawiających ich jako oszustów, głupców, nierobów czy złodziei, to to samo zrobił pana fani? Dlaczego wy możecie. No lekko oskamować ludzi, sprzedając im w biedronce kufle do piwa bez waszego logo. Choć to było oczywiste, że powinno na niej być, ale gdy pani Tamara Perea z 500 razy mniejszym zasięgiem na swojej malutkiej stronie robi zwykły, hamski bo hamski, to prawda, ale dropshipping, którego na Allegro jest pełno, to ona jest popierdoloną oszustką, a znajomi, którzy pluli jej na plecy w dzieciństwie, Pierwsi się na nie poznali. Rada jest bardzo prosta: proszę robić taki content, jaki chciałby, żeby oglądały pana dzieci. Niekoniecznie w tym momencie, ale w życiu. Niech pan nie wrzuca ludziom do głowy gotowych wniosków, tylko pokaże proces myślowy, który do nich doprowadził. Nie przykleja ludziom łatek i wyzwisk, tylko używa argumentów. I jakby nie trzeba być przy tym miałkiem i family friendly, ale grać fair i trzymać standardy, a nie zasłaniać się później pseudo -ironią pod tytułem Jestem znanym hipokrytą. Jak zawsze jak mówię, że jestem hipokrytą, no to wymyślicie, że ja żartuję. No proponuję nie być. A przynajmniej nie używać tej obelgi w stosunku do innych ludzi, no bo to już wtedy naprawdę brzmi śmiesznie. Większość kariery spędził pan w zawodzie, który miał bardzo mały wpływ na rzeczywistość. I to naturalnie pana słowa, a nie moje. W pierwszym wywiadzie u Winniego, tym w samochodzie, jeszcze, mówi pan. Ja jestem świadomy, że z mojej roboty nie ma żadnego większego pożytku społecznie. Jakby zakazano dziennikarstwa sportowego, to świat zapomniałby po trzech minutach. Dziennikarstwo sportowe wymaga dużej dyscypliny, analitycznego umysłu, doskonałej pamięci, ale dla ludzi tak najważniejsze jest to, czy i kto strzelił gola. Dziennikarze polityczni mają pewien wpływ na polityków i wynik wyborów. Sportowi na wynik meczu raczej niewielki. Ta pogarda do własnego zawodu. Może być według mnie jednym z powodów, przez które zaczął pan atakować celebrytów. Bo to jest dokładne przeciwieństwo pana sytuacji. Oni, bez żadnych kwalifikacji, a często również talentu, są cytowani i mają wpływ na ludzi. Pan, z wiedzą i doświadczeniem, czuje, że nie może nic zmienić, ale to tylko taka moja teoria. Sposób, w jaki ludzie wiążą się z idolami z internetu, jest bezprecedensowy w historii mediów. To, ile o Panu wiem, oglądając pana odcinki i wywiady o raptem trzech tygodni jest wręcz dziwne, a są ludzie, którzy oglądają Pana od lat i może nie robią z tego notatek, ale budują przywiązanie i gwarantuje, że nie traktują Pana jak dziennikarza czy gwiazdę, ale jak kumpla, przyjaciela, i jednocześnie autorytet. Może Pan to wykpić, tak jak kiedyś wojewódzki, albo postarać się stanąć na wysokości oczekiwań. Było mi bardzo miło, gdy usłyszałem w wywiadzie u Tomasza Lisa, że nazwał się pan youtuberem, bo zrozumiałem, że czuje się pan już częścią tej platformy i myślę, że czas o nią zadbać, bo ma pan już wpływ i to nie mały. Bez cienia ironii życzę powodzenia w nowym projekcie, bo ma potencjał zrobić wiele dobrego i do zobaczenia, bo to w końcu wciąż mały świat.